Siemanko, czwartek, musiałem uciekać gdzieś w cień, bo jest naprawdę mega gorąco. W szklarni się pokazało maksymalnie w ciągu dnia 39 stopni, mimo że były pootwierane drzwi z obu stron. No, jest po prostu mega słoneczko. W nocy było w szklarni 13 stopni, przez ten tydzień najniżej temperatura spadła do 5. No i taki robię szybki taki przegląd tych pomidorków, które tam mam. Część dużo gorzej to znosi te, że tak powiem, tą przeprowadzkę do szklarni. Zwłaszcza te odmiany, które mam po raz pierwszy, których nie byłem pewien. Widzę, że nie ma sensu ich wysadzać wcześniej. To są pomidory, które muszą czekać z siewem do początku kwietnia, aby gdzieś tam koło 15-20 maja trafiły na dwór. Naprawdę nie spodziewałem się, że aż tak zareagują. No te, które wcześniej już uprawiałem, sprawdzone, no to po nich widzę, że jest naprawdę w dechę i nie zauważyły tego, że zamieniły parapet na szklarnię. No cóż, ale to jest temat na kiedy indziej. Dzisiaj chciałem pokazać, co tam jest tej, co tam się zadziało w tej mojej hydroponice. Wiem, że nie każdego przekonuje ten temat i część osób uważa, że to jest no wręcz coś złego, tak? No, ja lubię, w mojej naturze leży to, żeby kombinować, lubię się tak pobawić. Zawsze mnie to ciekawiło, podobało mi się. Postanowiłem, że w tym roku ja spróbuję zrobić sobie taką naturalną hydroponikę. Początkowo miała być to akwaponika, ale tak jak się spodziewałem, wszelkie próby uprawy w oczku, no mimo że roślinki są odgrodzone od ryb i no, nic ich tam nie dręczy, no to bardzo słabo, praktycznie nie widać, żeby się cokolwiek zmieniło. Jednak te kilka karpi i karasi oraz tak duża ilość roślin w oczku no nie pozwala im na to, aby rozwijać się prawidłowo. Jest za niskie stężenie tych wszystkich składników mineralnych w wodzie, przez to wegetują, są prawie że białe i mają niewielkie przyrosty. Natomiast zapraszam, jeśli ktoś jest ciekawy, do obejrzenia wyników, moich wyników, częściowych wyników, bo to jeszcze jest, można powiedzieć, początek uprawy sałaty i niektórych warzyw w rurach. Więc tak, na pierwszy rzut oka wygląda to mniej więcej w ten sposób. Jak widać, część sałat naprawdę wyszła już korzonkami z kubeczków. Minimalnie, może nie jakoś bardzo, ale widać, że już są na zewnątrz. Sama sałatka też bardzo fajnie wygląda. Przyzwoicie jest. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy wrzucałem filmik o ukorzenianiu papryki, postanowiłem też wsadzić sobie dwa kawałki mięty do tych rur, po to, aby zobaczyć, jak mniej więcej sprawdzi mi się ukorzenianie tego. No i teraz taka ciekawostka. Korzenie się pojawiły, ale poza korzeniami pojawiła się też gałązka, która, można powiedzieć, rośnie w całkowitym cieniu, bo tam światła w środku nie ma, po zamknięciu jest całkiem ciemno. Mimo to sobie daje radę i rośnie taka gałązeczka. Zastanawiam się, może nawet obetnę to tutaj i zrobię z tego jedną taką dużą sadzonkę, a jedną małą, bo jak widać, korzonki się wypuściła w dwóch miejscach. Co do uprawy groszku w rurach, 100% najlepszym rozwiązaniem jest odrzucenie wełny i po prostu włożenie nasion bezpośrednio do keramzytu. Dwie sztuki mi bezproblemowo wykiełkowały w keramzycie i to takie przypadkowe, które po prostu nasionko wpadło mi do keramzytu, już nie chciało mi się go wyciągać, mówię, nie zaszkodzi. To one bardzo ładnie wyrosły jako pierwsze, natomiast te, które były w wełnie, część mi zgniła, część mi się po prostu wysuszyła w trakcie wschodów. No i finalnie wyszło tak, że no jednak najlepiej jest po prostu wrzucić nasionko do keramzytu nie głęboko, tylko gdzieś tam przy samym lustrze tej wody i pięknie wszystko rośnie bez najmniejszego problemu. Następnym razem na pewno zrobię to w ten sposób, nie jeśli oczywiście dojdzie do kolejnej uprawy groszku w rurze. Natomiast co do samej papryki, no jej rozwój jest bardzo powolny w porównaniu z tymi, które są teraz na parapecie. Widać, te listki nieznacznie gdzieś tam coś podrosły, ale są dalej bardzo malutkie. Pojawiły się kolejne takie malutkie w środku. Natomiast pozwolę sobie na to, aby odgrzebać to wszystko. Może przesypię ponownie sobie ten keramzyt do jakiegoś pojemniczka. Pokażę. Na chwilę obecną tak wygląda
rozwój korzeni. Ładnie podskoczyły do przodu na łodydze. Myślę, że teraz to już jest naprawdę gołym okiem widoczne, jak te korzonki się pięknie pojawiają. No cóż, ale temperatury, które są na zewnątrz, no, nie sprzyjają uprawie papryki pod gołym niebem. Stąd też no, nie jest to efekt miarodajny. Jednocześnie staram się prowadzić sobie drugi eksperyment na temat właśnie wysokości ukorzeniania papryki. A tą papryczkę trzymam bardziej jako taką maskotkę sobie w tej rurze, aby zobaczyć, co to tam dalej z nią będzie. No i też myślę na tym, aby no, czegoś się stąd pozbyć, czyli najprawdopodobniej tej mięty na rzecz oregano, które chciałbym wsadzić. Ewentualnie po prostu wykopię stąd jedną sałatę do gruntu, a jej miejsce zajmie oregano, aby mieć jakieś tam porównanie, jak wygląda uprawa ziół w takim czymś. No i cóż, no na razie to by było na tyle. Wydaje mi się, że jak na warunki, które panują, całkiem fajnie się to rozrasta. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tyle, że przez pierwszy tydzień to wszystko stało, w ogóle nie było widać żadnych różnic, to nie stało w miejscu. Natomiast od 3-4 dni z dnia na dzień przychodzę i widzę bardzo dużą poprawę. Jeszcze niedawno ta sałata tutaj, ona w ogóle nie wychodziła wczoraj z kubeczka, natomiast dzisiaj już liście wystają poza kubeczek. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni efekt, jeśli oczywiście pogoda się utrzyma, będzie piorunujący. Dobra, dzięki, kończę. Na razie, trzymajcie się. Hej!